Cześć! Z tej strony Agata. Jestem dietetyczką kliniczną i w tym podcaście pomagam zrozumieć zaburzenia hormonalne takie jak PCOS, insulinooporność czy np. choroby tarczycy. Pragnę nauczyć Cię współpracować ze swoim ciałem zamiast walczyć i zrozumieć, co ono próbuje Ci przekazać poprzez zaburzenia hormonalne. Zostań ze mną, aby dowiedzieć się więcej i zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Cześć, cześć. Witam Cię w najnowszym odcinku podcastu. I w tym odcinku porozmawiamy sobie o tym, kiedy możesz podejrzewać, że masz pasożyty. Jakie objawy świadczą o tym z mojej praktyki, jakie objawy najczęściej mogą tutaj być odpowiedzialne za istnienie pasożytów, jakie objawy mogą na to wskazywać. No Myślę, że będzie to taka ciekawa lista, co najmniej 10 różnych objawów, kategorii objawów, które ja najczęściej spotykam w swoim gabinecie, które gdzieś tam wraz z wywiadem, wraz z analizą wyników badań moich pacjentek, pacjentów. Po prostu wskazują mi, że może tutaj coś siedzieć. Dlatego nie przedłużamy i lecimy. I powiem jeszcze tylko na wstępie, że ten odcinek będzie początkiem pewnej serii o pasożytach. Nie będzie ona długa. Na początek mam w planach jeszcze dwa odcinki. Jeden kolejny odcinek na pewno, na pewno będzie na temat tego, jak diagnozujemy pasożyty, na co zwracać uwagę, jak zwiększyć wykrywalność, bo jest to bardzo ważny temat. No i jeszcze w planach jest trzeci odcinek z serii, ale tutaj na razie pozostanie on. Tajemnicą. Owiejemy go nutką tajemnicy na razie. Także obserwuj mój podcast, jeśli ten temat jest dla Ciebie interesujący, i zapraszam Cię już do samego odcinka. No więc, tak, jakie objawy mogą nam wskazywać na to, że coś się tutaj dzieje i że może to być rzeczywiście infekcja pasożytnicza? Na pewno, wszelkie objawy, które wiążą nam się z układem pokarmowym, różnego rodzaju przewlekłe dolegliwości, które nawracają, które są regularnie z pacjentami często od wielu, wielu lat naprawdę. Często lekarze rozkładają ręce na te objawy. Często te objawy ogólnie nie są takie charakterystyczne. Czasem poboli z jednej strony, czasem z innej strony. Czasem to są problemy typu wzdęcia, biegunki czy może zaparcia. Czasem problemy z żołądkiem czy refluks, czy właśnie stany zapalne żołądka, nawracający helikobakter. Różne bóle żołądka, właśnie i stany zapalne, które trudno wyleczyć i które nie reagują na to leczenie zbyt dobrze. Czy właśnie też różne bóle brzucha, które są niecharakterystyczne i najczęściej one są zrzucane jako worek pod tytułem IBS. Często też pacjenci, którzy mają problemy z pęcherzykiem żółciowym albo są wręcz po wycięciu już pęcherzyka. To też to bardzo często wiąże się nam z pasożytami. Dlaczego? No, bo te pasożyty bardzo często właśnie bytują, czy w drogach żółciowych, czy lokują się w różnych odcinkach naszego przewodu pokarmowego, tam się rozwijają, tam sobie bytują i po prostu dla nich to jest takie fajne miejsce jest ciepełko, cały czas są dostawy jedzenia, pożywienia, składników odżywczych, mineralnych, witamin. No i zwyczajnie to jest takie fajne miejsce, żeby się rozwijać dla nich, jest tam im wygodnie, miło i przyjemnie i one nie chcą Cię zabić, ale one chcą sobie tam uwić takie miłe gniazdko, o, tak bym to nazwała. Więc te objawy, które wiążą się z przewodem pokarmowym, one mogą być bardzo powiązane, ale też nie jest to zero-jedynkowe, bo to są objawy na tyle niecharakterystyczne, że najczęściej mogą one wynikać naprawdę... Z dziesiątek różnych rzeczy. Mimo wszystko, w przypadku problemów z przewodem pokarmowym, pasożyty to jest jedna z rzeczy, którą sprawdzam na samym początku. Więc też, jeśli doskwierają cię jakieś tego typu problemy, to rzeczywiście sprawdziłabym te pasożyty, ale nie byle jak, nie w pierwszym, lepszym laboratorium. Nie w placówce NFZ na skierowanie lekarza, bo to naprawdę kompletnie nie ma sensu. Jeśli chodzi o wykrywalność, jest ona bardzo niska. Nawet w specjalistycznych laboratoriach ta wykrywalność nie jest szałowa, bo po prostu pasożyty nie zawsze są uwalniane skałem i nie zawsze nam wychodzą rzeczywiście w materiale, no bo po prostu czasem możesz nie wstrzelić się w okres wyrzutu jaj. Ale o tym będę mówić więcej w odcinku o diagnostyce, o tym, jak właśnie szukać tych pasożytów i co zrobić, żeby zwiększyć ich wykrywalność, bo to naprawdę nie jest takie proste żeby je znaleźć w tym materiale. Ok, więc te wszystkie objawy ze strony układu pokarmowego to jest jeden worek problemów, powiedziałabym. Mamy też problemy takie jak u kobiet, chociaż u mężczyzn w zasadzie też, jak infekcje intymne, które są uporczywe, nawracające, które kiepsko podlegają leczeniu. No i oczywiście te infekcje mogą być związane chociażby z dysbiozą jelitową. Z różnymi przerostami bakteryjnymi i różnymi innymi patologicznymi, po prostu sytuacjami, które się dzieją na poziomie jelita. I to jest bardzo częste. I do tego momentu, dopóki nie zajmiesz się tymi jelitami, to nie wyleczysz tych infekcji intymnych po prostu. Ale też mogą to być infekcje układu moczowego. Więc to jest jedna taka kategoria problemów. I tak samo właśnie mm, spędzenie odbytu, co nam się dość mocno kojarzy, bo kojarzymy, że dzieci, ofiki, swędzenie i tutaj to jest temat, który gdzieś jeszcze może wśród rodziców e, jest kojarzony, ale jednocześnie swędzenie odbytu. Może wskazywać na pasożyty, może też wskazywać na inne problemy po prostu z tą okolicą, czy na jakieś hemoroidy na przykład, więc to też nie jest takie zero-jedynkowe, ale warto sprawdzić na pewno owsiki i owsiki bada się troszeczkę inaczej niż inne pasożyty. Trzeba taki przylepiec zrobić, ale o tym też postaram się opowiedzieć w odcinku o diagnozowaniu pasożytów. Yy, kolejna rzecz, to z mojej praktyki coś, co wynika chyba najmocniej, i coś, co jest dla mnie takim totalnym red flagiem, i totalną, no, lampką ostrzegawczą, mówiąc po polsku, właśnie, to niedobory, które bez suplementacji nie są możliwe do wyrównania po prostu u pacjentek. Nawet jeśli pracujemy nad dietą. Jeśli ta dieta naprawdę jest na fajnym poziomie, pacjentki. Przygotowują dla mnie dzienniczek żywieniowy, więc też często widzę, ile tam jest odżywczych produktów. Czy ta dieta może być takim jedynym powodem, że rzeczywiście mamy tak duże problemy? No i najczęściej powiem Wam, że to w ogóle nie chodzi o dietę, bo dieta jest na tip top, a my nadal mamy witaminę, nie wiem, B12 na poziomie 200-300, co jest totalnie niedopuszczalnie niskim poziomem. Czy nie wiem, kwas foliowy 5, 6, 7, czy ferytyna 10, Powiem Wam szczerze, jeśli już widzę takie wyniki, jeśli nie wiem, pacjentka właśnie ma witaminę B12 nie wiem poniżej 300 na przykład, czy ferytynę 5-10, to jestem pewna, że tam się dzieje coś niedobrego. Niekoniecznie muszą to być pasożyty, bo jest też trochę innych przyczyn tego typu stanu, ale najczęściej tego typu wyniki oznaczają, że dzieje się coś naprawdę niedobrego, co trzeba sprawdzić, pogrzebać, poszukać przyczyny, i to nie oznacza, że tylko dieta jest kiepska. No way, żeby samą dietą dopuścić do aż tak dużych niedoborów, chyba że naprawdę się starasz, naprawdę. Chyba, że naprawdę nie dbasz kompletnie o tą dietę, podstawy większość pacjentek, która do mnie trafia. Te podstawy ma już dawno w jednym paluszku i wie o nich dobrze, a mimo wszystko sytuacja się nie poprawia. No to jest red flag i trzeba po prostu działać. Okej, okay, teraz będę rzucać jeszcze takimi różnymi objawami, które jak to wszystkie objawy mogą wskazywać na wiele rzeczy, ale często jeśli masz tutaj kilka rzeczy z tej listy, o której dzisiaj mówię, no to często jakby połączenie tego wszystkiego rzeczywiście kieruje nas do tego, że może tutaj być problem z pasożytami. Chociażby bóle głowy, migreny, które na przykład mogą też wynikać z niedoborów albo ze znacznego stanu zapalnego w organizmie, ale często też właśnie wskazują na to, że ten stan zapalny jest przez coś powodowany. I te niedobory są przez coś powodowane, i właśnie pasożyty są często też tą odpowiedzią, która de facto nie powoduje bólu głowy i nie powoduje migren, ale powoduje na przykład niedobory, które tak bardzo obciążają nam układ nerwowy i tak bardzo też e, zatruwają nas swoimi toksynami, które wydzielają. Że zwyczajnie te bóle głowy i migreny się pojawiają częściej. I tak samo bolesne miesiączki to też jest taki objaw, który rzeczywiście często może nie reagować na inne terapie. Czy nie wiem, kwasy omega, czy przeciwzapalna dieta, nie robi tu specjalnie różnicy, i pacjentka nadal się z tymi bolesnymi miesiączkami boryka, a wykluczone są jakieś inne przyczyny tych bolesnych miesiączek, ginekologiczne chociażby, a jednocześnie. Pasożyty też mogą nam tutaj powodować właśnie ogromny stan zapalny i ogromnie mogą być tutaj odpowiedzialne za ten objaw. I wszystkie inne problemy związane z miesiączką. Ja bardzo często spotykam pacjentki, u których miesiączki totalnie zanikły w wyniku istnienia pasożytów, i często to już są takie stany, kiedy ta infekcja jest wieloletnia i my to widzimy, bo ten organizm jest po prostu wyniszczony. I sami lekarze, do których później kieruje pacjentki, oni też stwierdzają, że ta infekcja na pewno nie jest od wczoraj i ta infekcja to nie jest nic świeżego, bo ten organizm już po prostu woła o pomoc i przez lata po prostu te pacjentki były u różnych specjalistów, u różnych lekarzy z różnymi problemami, ale nikt nie połączył tego w całość i nikt nie wskazał tutaj takiej jasnej drogi i przyczyny. No i często to niestety okazują się być pasożyty. Może to być też trądzik hmm, hormonalny najczęściej, ale nie tylko. Wypryski, które właśnie nie reagują specjalnie na zmiany kosmetologiczne czy na właśnie zmiany diety, PCOS i nasilenie tego PCOS, a takie mocne zaostrzenie, wyrzuty androgenów, e, nietolerancje pokarmowe. I to jest też taki ważny wątek, bo same te nietolerancje one są właśnie takim skutkiem ubocznym działania pasożytów, skutkiem ubocznym też dysbiozy, która tutaj będzie się w jelitach działa, czyli nierównowagi naszych bakterii jelitowych. I e, te nietolerancje mogą być totalnie odwracalne po leczeniu. I to jest bardzo ciekawe, bo często pacjentki od lat po prostu są na jakichś eliminacyjnych dietach, miały testy właśnie na nietolerancje pokarmowe, miały masę różnych badań. Te badania nic nie wykazały. I po przeleczeniu pasożytów rzeczywiście okazuje się, że hmm, nagle można jeść ten nabiał z powrotem i nic się nie dzieje. Albo nagle znowu nie cieknie nam z nosa przez cały czas i cała masa innych objawów po prostu odchodzi do... E, mo, można je pożegnać, tak? No i jeszcze właśnie jeden taki aspekt to różnego rodzaju wysypki. Alergie i zmiany skórne, które właśnie często są w jakichś takich charakterystycznych miejscach, mam wrażenie. Pacjentki zgłaszają mi albo na rękach, albo na plecach, albo czasem na brzuchu. Więc no, u każdego ta lokalizacja tych zmian może być troszkę inna, ale jednocześnie są to takie wysypki, które też lekarze. Rozkładają na nie ręce, przepisują jakieś maści, które niespecjalnie dają efekt. Te wysypki regularnie nawracają i czasem można zaobserwować ogólnie nasilenie tych wszystkich dolegliwości w okresach pełni, nowiu. Wiem, że to brzmi trochę jak szarlataństwo, i ja też kiedyś w to nie wierzyłam, i naprawdę kiedyś też wywracałam oczami, słysząc na to, że w okresie pełni czy nowiu pogarszają ci się objawy, to na pewno pasożyty. Ale kurczę, im dłużej pracuję, im dłużej spotykam się z pacjentkami, i im dłużej wchodzę w ten temat, to naprawdę nabieram takiego szacunku do tego do pewnego rodzaju medycyny ludowej, bo po prostu z tym się to też wiąże. I mimo wszystko przyznaję rację, że to może czasem mieć sens. Nawet jeśli my medycznie i pod kątem badań, które się przeprowadza, nie widzimy w tym tego sensu. Nie wszystko, co nie jest udowodnione naukowo, naprawdę jest złe niesprawdzone, nieskuteczne i po prostu b i nieprawda. Czasem po prostu nie jesteśmy w stanie pewnych zależności udowodnić, a często po prostu nie przeprowadza się na ten temat w ogóle badań, tak? Albo dobrej jakości, albo wystarczająco długich, albo na wystarczająco dużej grupie ludności. To jest też poważny problem, którego nikt nie uwzględnia, że nikt nie ma interesu w tym, żeby badać takie zależności pełnianów, czy to ma wpływ. Kto miałby w tym interes? Zadaj sobie to pytanie, proszę. Dobra. I ostatnia grupa objawów, które chciałabym podkreślić, to właśnie takie objawy, które często wynikają ze stanu zapalnego. Czy to właśnie problemy z lipidogramem, czy problemy z insulinoopornością, czyli problemy z cholesterolem, problemy z insuliną, z glukozą. Czasem to są bardzo wysokie, na przykład, wyniki żelaza ponad normę, glukoza 90, 100, 110. Często to są takie wyniki, które wskazują nam na to, że coś się dzieje z pracą wątroby, coś się dzieje ogólnie z tym organizmem, że jest taki ogromny stan zapalny i nam te parametry szaleją. I to też bardzo, bardzo często wiąże się nam z obecnością pasożytów przez właśnie stan zapalny, jaki one generują, i przez ich obciążenie pracy wątroby. I ta wątroba po prostu w wyniku tego będzie nam mniej sprawnie regulować te procesy i mniej sprawnie też regulować we krwi te poziomy parametrów, takich jak właśnie lipidogram, cholesterol, trójglicerydy czy na przykład żelazo glukoza. I wszelkie inne objawy, które. Ty masz od lat, które od lat słyszysz, że taka twoja uroda, że ktoś uznaje to za normę, lekarze rozkładają ręce, albo po prostu masz wyniki badań, które są w normie, ale to wcale nie jest taki optymalny, odpowiedni poziom funkcjonalnie dla pracy organizmu nie jest to optimum, a ty podskórnie czujesz, że coś się dzieje, coś jest nie tak. Albo czasem właśnie masz masę różnych objawów, z którymi chodzisz po różnych lekarzach, ale brakuje kogoś, kto tak spojrzy całościowo na to i zbierze to wszystko do kupy. I to jest bardzo duży problem dzisiejszej opieki nad pacjentami, i niestety spotykam się z tym bardzo często, że jestem pierwszą osobą, która gdzieś tam rzeczywiście przeanalizowała pacjentowi jego wyniki. I jest to smutne i naprawdę nie chciałabym tego robić, i naprawdę chciałabym się skupić na tym, żeby pracować nad dietą, ale jest jak jest, a pacjenci potrzebują pomocy po prostu. Więc tak, podsumowując ten temat, dzisiaj omówiliśmy sobie objawy. W następnym odcinku będę mówić Ci jeszcze o diagnostyce. Diagnostyka w dobrych laboratoriach to jest podstawa podstaw i o tej diagnostyce właśnie szerzej, o tym jak wykrywać, o tym jak zwiększyć szanse właśnie wykrycia, jak ogólnie cały ten proces przygotowania do badania powinien przebiec, żeby zwiększyć szanse wykrycia pasożytów. O tym wszystkim w następnym odcinku, także jeśli słuchasz tego odcinka w miarę blisko czasu premiery, to obserwuj podcast, żeby usłyszeć więcej. I jeszcze w opisie zostawiam Ci też linka, do badania, jakie możesz wykonać. E, oczywiście, jeśli już tutaj po tym odcinku jesteś taka rozgrzana do czerwoności i już wiesz, że może temat pasożytów cię dotyczyć, to leć pod linka w opisie i sprawdź sobie właśnie, jakie badanie możesz wykonać, żeby rzeczywiście sprawdzić, czy pasożyty cię dotyczą. Dzięki. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam cię do kolejnego i jesteśmy w kontakcie. Cześć!